Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku Rosja. Ciężarna 14-latka ujawniła, czego najbardziej się boi po urodzeniu dziecka. Sławę zyskała kilka miesięcy temu, kiedy obwieściła światu, że jest w ciąży. Miała 13 lat, a ojcem jej dziecka miał być 10-latek. Para wystąpiła w telewizji i mimo, że nikt nie mógł uwierzyć, że 10-letni chłopczyk może zapłodnić 13-latkę, oni zarzekali się, że to prawda. No i widzicie, no taki chłopczyk. Dosłownie dziecko malutkie i miał zapłodnić 13-latkę. Trochę to aż nieprawdopodobne. Gościu po prostu byłby wtedy dzieciak stworzony po prostu zapłodniania wszystkiego, co się rusza. Na wczesnym etapie. Wiecie, to może być też tak, że po prostu to zrobił ktoś inny, a ona mówi, że to on, nie? Równie dobrze mógł być to ktoś starszy, no ale wtedy mógłby na przykład ponieść konsekwencje, no to może go kryć i czego się boi po urodzeniu dziecka? Może boi się tego, że po prostu prawdziwy ojciec pójdzie siedzieć? No, nie wiadomo, nie wiadomo. Niedługo później do sieci trafiła informacja, że ojcem dziecka 13-latki nie był 10-latek, a 15-letni stiopa, który miał zmusić ją do stosunku. Jednak Daria z Rosji zaprzeczyła wszystkiemu i zapewniła, że ojcem jest 10-letni Iwan. Teraz 14-letnia już Daria zdradziła, czego obawia się najbardziej po urodzeniu dziecka. Nastolatka powiedziała również o tym, jak czuła się w pierwszych miesiącach ciąży. Daria boi się porodu. Jest przerażający. Obserwujący Daria na Instagramie zadawali jej pytania związane z ciążą i porodem i jej samopoczuciem. 14-latka przyznała, że poród jest przerażający. Dziewczyna boi się bólu podczas naturalnego porodu, dlatego woli być poddana cesarskiemu cięciu. Serio, to jest ten dzieciak? No to jest ten dzieciak, no. On wygląda jakby dopiero wyszedł właśnie z tego brzucha, a on po prostu jest ojcem. To kurwa jest w ogóle możliwe? Daria przyznała również, że była bardzo chora w pierwszym trymestrze, ale teraz czuje się już dobrze. Zdradziła, że miała niski poziom hemoglobiny, cierpiała również na zaparcie i zgagę. Dodała jednak, że takie objawy występują u wielu kobiet w ciąży. Tutaj jest zdjęcie, że jest w ciąży. Jest niby z 10-latkiem, ale to może być równie dobrze ten 15-latek. Tak, rozstępy, no to się często zdarza. Wystarczy zrobić testy genetyczne, no to będzie już wszystko jasne, wiadomo. Tutaj jakaś młoda matka się wypowiada, prawdopodobnie. Gdzieś tutaj. O. No, no, nie ma przeciwwskazań medycznych, to życzyć zdrowia dla niej i dla dziecka, nie? Tak aby to. Dobra, to młody ojciec widocznie, to 11 lat Darek. Najwyraźniej on po prostu napisał ten komentarz. Tutaj też jakaś młoda matka chyba napisała. Propsuje to. No, tutaj są różne komentarze. Tutaj niech im się wiedzie. No już kurwa widzę, jak im się wiedzie. 10-latek na pewno pójdzie do pracy. 15-latka, czy 13-latka też pójdzie pewnie. Będą kurwa żyli długo i szczęśliwie. Chyba na ulicy albo w sierocińcu domu dziecka. Jak im nikt nie wyłoży kasy na to. No cóż, no, jeżeli chodzi o nasze obecne czasy, to na pewno nie jest to nic dobrego, bo te dzieci, to są dzieci, same są dzieci, a one chcą wychowywać dzieci, więc nie mają nawet warunków, żeby to robić. Więc na pewno jest to rodzaj sytuacji patologicznej, bo oni nie są w stanie w sumie tego dziecka wychować. No jeżeli oni w tym wieku młodym się już walą ze sobą i no to jest kwestia czasu, to dziecko się urodzi i ono będzie miało, nie wiem, 6 lat i też będzie ciąża, nie? Może to zadziała jakoś ewolucyjnie i po prostu te dzieci będą już nie dość, że coraz krócej żyły, to jeszcze coraz wcześniej będą mogły się rozmnażać. No to tak by wychodziło. Co wy o tym myślicie? Powiedzcie mi, kochani. Temat kontrowersyjny, no bo jednak niecodziennie dziecko z dzieckiem i takie rzeczy. Powiedzcie,
komentarzach napiszcie, co o tym sądzicie. Może macie więcej informacji na ten temat. A ja już będę kończyć. Chciałem się podzielić tą informacją i to jest moja opinia na ten temat na teraz. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!